Witam wszystkich serdecznie na naszym kanale. Jesteśmy u Kuzek. Trwa wieczorny obrządek. Stefcia tutaj ostro dzisiaj jest rozdrażniona. Małe kuski Zuzia i Stella też tutaj wcinają sianko. Gabrysia wcina sianko. Julian się wychyla. Cześć Julian. Cześć mordeczko. I tam gdzieś jeszcze jest schowana Milusia, ale to nie będzie jej widać, bo jest ciemno. Cześć Milusia. Co, kuzeczki moje kochane. Tam będzie rodzić, tak? Tak, Stefcia będzie lada moment rodzić. Za tydzień chyba, za półtora, no tak jest przewidziane, koło 10. Gabrysia również zaciążyła, no to będzie rodzić na koniec czerwca. A te małe, no to mamy jeszcze czas do końca roku. Zuzia będzie dopuszczana gdzieś w grudniu, Stella po nowym roku. I to nie jest tak, że jak ktoś tam kiedyś mi napisał, że kuski są puszczone w samopas i będziemy, i one sam się rozmnażają jakoś tak. My to, że my... pora roku nie ma znaczenia, bo na wiosnę też można dopuszczać. Tak, tylko że tu jeszcze chodzi o wiek kuski. Tak jest, o wiek kuski. Ona musi osiągnąć określony wiek, żeby mogła dopiero zajść w ciążę, bo to będzie z pożytkiem dla jej zdrowia, dla zdrowia małych i dla jej rozwoju, dla ich rozwoju. Dokładnie, my tego pilnujemy, tak? Chociaż jesteśmy nowicjuszami, ale pilnujemy tego wszystkiego. Uczymy się, czytamy, słuchamy waszych... wskazówek. Dokładnie. A my jesteśmy, wiecie, amatorami, tak czy nie? Tak, no amatorami, no uczymy się. No przygoda nasza z kozami zaczęła się dopiero od końca lipca. Dokładnie, w tamtym roku. Tak, no to z raptem ile? 7 miesięcy? I już jesteśmy fachowcami, nie? Tak. No. Dobra, nasze kuski są, tak wyglądają. Słuchajcie, my się cieszymy z tego, co mamy. Mało tego, zobaczcie, jak pani, moja wuja, te kuski przytula. One są chętnie do przytulania. Co, dziewczynki? O, dziewczyneczki. Gabrysia je teraz. Gabrysia jest, Stella wcina sianko. Tutaj mogę sypnąć Stefci. Chodź tutaj na deszko, chodź. No masz tutaj, masz w miseczce, masz. A wy chodźcie tutaj. No, zróbcie mi miejsce, żebym mogła sypnąć i wcinać. Smacznego. No, wszystkie jedzą. Dziękujemy, że oglądaliście nas, że byliście z nami. Pozdrawiamy serdecznie.